Opublikowano dziś program wyborczy Solidarności. Naszym celem jest suwerenność narodu, niepodległość kraju i naprawa Rzeczpospolitej, głosi dokument. I zapowiada dążenie do jego realizacji metodami legalnej działalności parlamentarnej i walki politycznej. Do najpilniejszych zadań w sferze gospodarki program zalicza usamodzielnienie przedsiębiorstw, pozwalające zmniejszyć marnotrawstwo i ograniczyć deficytową produkcję. W ciągu 4 lat kadencji nowego Sejmu, czytamy w dokumencie, nie nastąpi jednak, bo nastąpić nie może, żaden cud gospodarczy. Ostatnia część programu wyborczego wyraża poparcie dla polityki pełnego zatrudnienia, a zarazem sprzeciw wobec pracy zbędnej i pozornej, której koszty ponosi społeczeństwo. Działa głównie w województwie szczecińskim, gorzowskim, koszalińskim, ale także m.in. w bydgoskim, warszawskim, razem w 9 województwach. Pomorski Bank Kredytowy, 37 oddziałów, lokaty terminowe dla ludności i osób prawnych, rachunki walutowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych, sprzedaż walut. To tylko kilka przykładów. Jako jeden z 2 banków zachował podwyższone oprocentowania wkładów oszczędnościowych. Powołanie Pomorskiego Banku Kredytowego związane było także z powstaniem w Szczecinie strefy wolnocłowej. W planach także powiększenie sieci kantorów wymiany walut na granicach, a także nowość w szczecińskim porcie. Poznańskim cinkciarzom i bankom przybył poważny konkurent. Dziś w centrum miasta otwarto pierwszy prywatny kantor wymiany walut. Chętnych sporo. Co ciekawe, więcej osób sprzedaje niż kupuje. Zielone w sprzedaży po 4000, marki po 2100 zł. Ceny zatem konkurencyjne. Waluciarze zmuszeni byli obniżyć dziś cenę dolara o 200 zł. Właścicielem kantoru jest Aleksander Gawronik, który jako pierwszy w kraju skorzystał z nowych przepisów prawa dewizowego i otworzył nie tylko ten kantor, ale całą ich sieć na zachodniej granicy. Od paru dni takie obrazki coraz częściej widać na stacjach benzynowych. O paliwo najtrudniej w Warszawie i na Śląsku. Co się stało? Oto informacja, którą uzyskaliśmy w Ministerstwie Przemysłu. Po zniesieniu kartek z początkiem tego roku sprzedaż benzyny wzrosła w porównaniu z pierwszym kwartałem 1988 roku blisko o 20%. Jeździmy więcej i dlatego CPN-owi nie udało się zgromadzić zapasów po okresie zimowym, tak jak było w ubiegłych latach. Produkcja pracujących pełną parą rafinerii nie wystarcza, podjęto więc nadzwyczajne kroki. Decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów kupimy za dewizy dodatkowo 450 tysięcy ton benzyny w tym roku. Kontrakty na 200 tysięcy ton już podpisano i paliwo przyjeżdża ze Szwecji, NRD i Austrii. Dolary na zapłatę mamy ze sprzedaży mazutu i węgla zaoszczędzonego dzięki łagodnej zimie. I tyle o sprawach gospodarczych. Jutro rozpoczyna obrady 5. zjazd Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. W studiu gość Jerzy Szmajdziński, przewodniczący Zarządu Głównego. Ostatnio wasza organizacja była krytykowana za niezbyt atrakcyjne formy pracy, za to, że zajmujecie się przede wszystkim organizowaniem wycieczek zagranicznych, na których można pohandlować. Błędów czy wad organizacja ma sporo, to prawda. Natomiast też ma pozytywy. Świadczy o tym to, że każdego roku do organizacji przychodzi ponad 200 tysięcy młodych ludzi, ale rzeczywiście wymogi tego okresu, tego czasu wymagają, żeby robić to, na co jest społeczne zapotrzebowanie, że będzie potrzebna nasza aktywność w rozwiązywaniu problemu mieszkaniowego przez spółdzielnie mieszkaniowe. 40 tysięcy mieszkań w ciągu ostatnich 4 lat przez nas wybudowanych. Wreszcie Juventur, Uniwersytety Robotnicze czy Ludowe. Aby rzeczywiście członkowie organizacji i nie tylko członkowie organizacji mieli wpływ na to, jak się rozwija sytuacja w naszym kraju. A skoro już o wyborach mówimy, to nie kandyduje pan w najbliższych w ZSMP? Tak, statut uniemożliwia to tym, którzy przekroczyli 35 rok życia i słusznie, bo organizacja młodzieżowa powinna mieć również młodych liderów. Do Polski przyjechała Teresa Żylisgara. Tym razem przybyła na zaproszenie ośrodka telewizyjnego w Poznaniu. Dziś znakomitą artystkę gościł przewodniczący Komitetu do spraw Radia i Telewizji Jerzy Urban. O, jakie piękne kwiaty, dziękuję bardzo. Kwiatach jesteśmy mocarstwem. Każda pani obecność w kraju jest wielkim świętem, wielkim wydarzeniem dla miłośników, wielbicieli pani przepięknego głosu. Ale tym razem Poznań będzie w szczęśliwym położeniu. Tak, to moja druga wizyta w Poznaniu. Cieszę się bardzo na spotkanie z publicznością poznańską. Wszystko to się będzie realizowało w tym tygodniu. Najpierw koncert, przygotowanie próby do koncertu. I zaraz następnego dnia rozpoczynamy nagrania właśnie do
telewizyjne audycje pana Nędzińskiego wokół wielkiej sceny. Za kilka minut w warszawskiej operetce wielki koncert. Gwiazdy jazzu, muzycy, pisarze, aktorzy, tancerze chcą uczcić w ten sposób pamięć Krzysztofa Komedy, tragicznie zmarłego przed 20 laty pianisty i kompozytora. Dla państwa fragment próby Urszuli Dudziak. Wczesna wiosna sprawiła, że na polach dolnośląskich pojawiły się dawno niewidziane w takiej liczbie bociany. Czy to zapowiedź wyżu demograficznego? Po dwóch dniach chłodniejszych wyraźnie cieplej i na Dolnym Śląsku, i w górach. W Zakopanem i Tatrach początek sezonu wycieczkowego. Do końca roku szkolnego góry odwiedzi 50 tysięcy uczniów z całego kraju. I to wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.